Was na moim kanale i zapraszam dzisiaj na pyszną sałatkę z makaronem pełnoziarnistym. Przepis jest bardzo prosty, a danie jest bardzo sycące. Także mam nadzieję, że Wam się spodoba i zapraszam do oglądania. Sałatka zawiera makaron pełnoziarnisty, ja wybrałam świderki, zawiera również cukinię, suszone pomidory, tymianek, skórkę z cytryny, a także orzeszki pini oraz oliwę z oliwek. Jest to danie bardzo sycące. Ja sama kiedyś zjadłam ją o godzinie 13 i do 22 nie byłam głodna, także potrafi zapewnić nam sytość, jest bardzo aromatyczna. Ja teraz jak tutaj stoję i ją wącham, to po prostu nie mogę się oprzeć i za chwilę się na nią rzucę. Także mam nadzieję, że również Wam przypadnie do gustu. Dokładny przepis na tą sałatkę znajdziecie w linku na dole na moim blogu, gdzie jest cały post jej poświęcony. Także nie musicie notować podczas oglądania filmu. Zapraszam Was również na mojego Instagrama i Facebooka. Oczywiście wszystkie linki są na dole i życzę Wam miłego oglądania. Do przygotowania sałatki będzie potrzebny pełnoziarnisty makaron, który ugotowałam wcześniej. Ja tutaj mam świderki. On powinien być ugotowany wcześniej i wystudzony. Najlepiej, żeby był al dente. Następnie potrzebujemy cukinię, suszone pomidory z oliwy, około takich 7 połóweczek. Tutaj powinien być starty parmezan na sam koniec do posypania. Ja niestety dzisiaj nie mam parmezanu, jest to ser wędzony, natomiast myślę, że równie dobrze się spisze. Około 50 g orzechów pini, tymianek do przyprawienia całości, najlepiej gdyby był świeży, natomiast jeżeli nie dysponujemy świeżym, suszony również się nada, cytryna, a właściwie otarta skórka z jednej cytryny oraz cebula. Ja tutaj mam pół czerwonej cebuli, można użyć cebuli szalotki, tutaj już według naszych upodobań oraz według tego, co znajdziemy w naszej lodówce i w naszej spiżarni. Także przystępujemy teraz do działania. Makaron już ugotowany i ostudzony. Teraz kroimy umytą cukinię. Gdy wszystkie składniki mamy już pokrojone, przystępujemy do smażenia. Na rozgrzanej oliwie najpierw podsmażamy cebulkę, później dodajemy cukinię, a potem kolejno suszone pomidory, orzeszki pini, tymianek, skórkę z cytryny. Na końcu dodajemy makaron, wszystko razem mieszamy i posypujemy serem. Tą sałatkę można jeść zarówno na ciepło, jak i na zimno. Świetnie nadaje się do zabrania również do pracy jako sycący posiłek w ciągu dnia i nie musimy wydawać pieniędzy na przekąski w różnych barach lub fast foodach. Także mamy coś zdrowego, smacznego i niedrogiego ze sobą. Także ja już zamykam moje pudełko i lunch na jutro do pracy mam gotowy. Teraz jest wieczór, więc wsadzam ją do lodówki i rano nawet nie muszę szykować kanapek, ponieważ zabieram ze sobą takie pudełko. Tutaj używam sztućce, także mogę ją zjeść gdziekolwiek tylko dopadnie mnie głód i takie rozwiązania lubię najbardziej, także gorąco Wam polecam tą sałatkę zarówno w domu, jak i w pracy. Pozostaje nic innego, jak tylko życzyć Wam smacznego. Jeżeli Wam się ten przepis podoba, to proszę o kciuka w górę. Zachęcam również do subskrypcji mojego kanału. Wkrótce pojawią się kolejne pyszne przepisy. Także to już tyle na dzisiaj i do zobaczenia. Pa, pa!